Polski Daily, podcast about Poland, Polish people, and language learning. Cześć, mówi Paulina z Polski Daily i ten odcinek jest dla Ciebie, jeśli dopiero zaczynasz uczyć się polskiego. This episode is for you if you've only started learning Polish. The vocabulary in this episode, it's not going to be very complicated, so if you know how to introduce yourself, if you know how to talk about what you're interested in, then you should be fine with this episode. I hope that you will like it and it will motivate you to listen to more of my short stories and my podcasts, because I really believe they are very, very useful when you're trying to develop your listening skills and also to develop your vocabulary. This episode is divided into four parts. After each part, I'm going to ask you some questions. And then I'll give you also the answers. So we will check if you understand each paragraph and then we can move on. Lokatorzy. Część pierwsza. Cześć. Jestem Natalia i jestem studentką z Ukrainy. Studiuję ekonomię i język francuski. Interesuję się polityką europejską, językami obcymi i bardzo lubię spotykać się ze znajomymi. Od 2 lat mieszkam w centrum Warszawy z moimi współlokatorami, kotem i psem. Nasze mieszkanie jest dość duże. Mamy tutaj 4 pokoje. W jednym pokoju mieszka Alice. Ona pochodzi z Wielkiej Brytanii, ze Szkocji. Ma 25 lat i rano pracuje jako instruktorka jogi, a wieczorami jest nauczycielką języka angielskiego w szkole językowej. Jest wysoką, szczupłą i trochę ekstrawagancką dziewczyną. Ma krótkie blond włosy, dużo tatuaży i bardzo lubi czarny kolor. Alice ma chłopaka z Polski. Jej chłopak, Tomek, często jest w naszym mieszkaniu. On jest trochę dziwny, ale interesujący. Czasami rozmawiam z nim o religii i polityce. To są zawsze bardzo intensywne i emocjonujące dyskusje. Pytania. Skąd jest Natalia? Ona jest z Ukrainy. Czym ona się interesuje? Ona interesuje się polityką i językami. Ile pokoi jest w tym mieszkaniu? W tym mieszkaniu są 4 pokoje. Jak wygląda Alice? Alice jest wysoka i szczupła. Ma krótkie blond włosy i dużo tatuaży. O czym Natalia lubi rozmawiać z chłopakiem Alice? O religii i polityce. Część druga. W drugim pokoju mieszkają Maciek i Pedro. Oni są parą. Maciek ma prawie 30 lat. Pracuje jako barista w barze w centrum Warszawy. Alice mówi, że on jest hipsterem, bo ma wąsy, grube okulary, słucha muzyki z lat 80. i nosi t-shirty z Madonną albo z Michaelem Jacksonem. Jego chłopak, Pedro, jest z Chile. On jest bardzo spokojny i sympatyczny.
Teraz nie pracuje, ale nie jest bezrobotny. On pisze książkę. Oczywiście on pisze ją po hiszpańsku, więc nie wiemy, czy on jest dobrym pisarzem. Pedro mówi, że ta książka będzie o tolerancji, religii i rodzinie. Myślę, że może być interesująca. Pedro dobrze mówi po polsku, ale zna też angielski, francuski i portugalski. To normalne, bo jego babcia jest z Anglii, dziadek i mama są z Francji, a jego tata jest Portugalczykiem. Maciek i Pedro mają kota. Ich kot ma na imię Franek i jest bardzo gruby i leniwy. Jest też bardzo inteligentny. Pedro mówi do kota tylko po portugalsku. Ja mówię do niego po ukraińsku, a Alice i Maciek mówią do niego po angielsku. Franek rozumie więcej języków niż ja. Myślę, że on może szukać pracy w call center. Pytania. Kim Pedro jest dla Maćka? Pedro jest chłopakiem Maćka. Gdzie pracuje Maciek? Maciek pracuje w barze. Jakie języki zna Pedro? Pedro mówi po polsku, po angielsku, po francusku, po portugalsku i oczywiście po hiszpańsku. Hiszpański to jego język ojczysty. Jaki jest kot Franek? Franek jest gruby, leniwy i inteligentny. Część trzecia. W trzecim pokoju mieszka pani Basia. Pani Basia ma prawie 60 lat. Ona nie ma dzieci ani męża. Od 10 lat jest rozwiedziona. Pracuje w Biedronce i jest kasjerką. Nie ma dużo pieniędzy, więc nie może mieszkać sama. Ona mówi, że lubi mieszkać z nami, bo czuje, że ma znowu 20 lat. Ja ją też bardzo lubię, bo zawsze wieczorami, kiedy wracam z uczelni, a pani Basia wraca z pracy, oglądamy razem serial i pijemy piwo. A w niedzielę pani Basia zawsze piecze dla nas ciasto. Kocham jej ciasto z truskawkami. Pani Basia ma też psa. Jej pies nazywa się Azur. On jest czarno-biały, bardzo mały, ale też niestety bardzo głośny. Kiedy widzi ludzi, koty albo inne psy, zawsze biega i skacze. Azor bardzo lubi chodzić na spacer do parku, jeść sałatę, pomidory, ogórki i marchewkę. Wiem, że to dziwne, ale wszyscy myślimy, że Azor jest wegetarianinem, bo on nie lubi ani kurczaka, ani szynki. On też kocha kota Franka. Cały czas chce się z nim bawić, ale niestety, Franek nie lubi Azora. Pytania. Ile lat ma pani Basia? Pani Basia ma 60 lat. Czy pani Basia jest mężatką? Nie. Ona jest rozwiedziona. To znaczy, miała męża, ale teraz nie ma męża. Kim z zawodu jest pani Basia?
Ona jest z zawodu kasjerką. Co Natalia i pani Basia lubią robić razem wieczorami? One lubią razem oglądać seriale i pić piwo. Czy Azor lubi jeść mięso? Nie, on nie lubi jeść żadnego mięsa. Część czwarta. W każdą niedzielę wszyscy razem jemy obiad, bo ani ja, ani Alice, ani Maciek, ani Pedro, ani pani Basia nie mieszkamy blisko rodziny. Zwykle pani Basia gotuje polski rosół, ale czasami Maciek i Pedro jej pomagają. Pedro umie robić rewelacyjne sałatki, a Maciek jest jego asystentem. Ja i Alicja nigdy nie gotujemy, bo to nie jest dobry pomysł. Zawsze, kiedy Alicja coś dla nas gotuje, w kuchni jest masakra, a jedzenie jest po prostu niedobre. My tylko sprzątamy po obiedzie. Zwykle myjemy naczynia. Po obiedzie czasami razem oglądamy film, gramy w skrable albo w Monopoly, albo idziemy na spacer do parku z Azorem, bo oczywiście Franek nie lubi chodzić na spacery. Wieczorem zazwyczaj sprzątamy, bo kiedy w mieszkaniu jest 5, a czasem i 6 osób, to robi się niezły bałagan. Pytania. Kto z lokatorów gotuje zupy w niedzielę? Pani Basia zwykle gotuje rosół. Dlaczego Alicja i Natalia nie gotują? One nie gotują, bo nie umieją. Kiedy lokatorzy zwykle grają w gry planszowe? Oni zwykle grają w gry w niedzielę po obiedzie. Ile osób mieszka w tym mieszkaniu? W tym mieszkaniu mieszka 5 osób. To wszystko na dzisiaj. To już była cała historia. Mam nadzieję, że chcesz słuchać nowych historii. Jeśli tak, kliknij subskrybuj. A za tydzień będzie dla Ciebie nowy podcast. I hope you enjoyed listening to this podcast and this short story. If you have any problems with vocabulary, I've also prepared a special Quizlet list with all the complicated words from this story, so you can practice your vocabulary. You can also find the transcript of the podcast with questions and answers on my website www.polskidaily.eu. And of course, I'll place the link in the description of the podcast. Do usłyszenia!